Dziś uruchomiony został pilotażowy program wrocławskiego roweru miejskiego. Głosami mieszkańców w zeszłorocznej edycji budżetu obywatelskiego ten projekt okazał się zwycięską propozycją w puli zadań ogólnomiejskich. Pierwotnie miało być 13 stacji w całym Wrocławku i 200 rowerów. Obecnie realizowany będzie jednak tylko program pilotażowy. Pojawiło się dziś 51 śladów na wynajem w 6 lokalizacjach. Orange wygrał przetarg na uruchomienie i dostarczył sprzęt. Dlaczego zatem miasto realizuje tylko wersję pilotażową? Planujemy duży projekt na 3 kolejne sezony 200 rowerów. To wymaga dobrego przygotowania. Skorzystaliśmy z rozwiązania, które sprawdziło się w Olsztynie. W Olsztynie dokładnie tak samo. Najpierw na 50 rowerów był pilotaż, który odpowiedział na podstawowe pytania o zainteresowanie mieszkańców, o też geografię tego zainteresowania, o czas, kiedy mieszkańcy korzystają. Te wszystkie wiadomości skrupulatnie zbieramy. Już teraz dzisiaj przygotowujemy postępowanie o ten duży rower, jak go nazywamy, czyli na 3 kolejne sezony. Pierwsze 20 minut jazdy jest bezpłatne. W przedziale od 21 minut do godziny zapłacimy złotówkę. Podobnie za 2 godziny korzystania, za jazdę przez 3 godziny zapłacimy 2 zł, a za każdą kolejną 3 zł. Najpierw trzeba jednak zapłacić 10 zł opłaty inicjacyjnej na założenie konta w systemie WRM. Aplikację można pobrać na telefon. Wszelkie naprawy według zapewnień władz miasta zepsutych rowerów będą robione na koszt Orange, a pieniądze za wynajem trafią do operatora sieci. Miasto miesięcznie będzie płacić Orange około 40 tysięcy złotych. Zdaniem zastępcy prezydenta 1 000 000 zł z budżetu obywatelskiego wystarczy na pokrycie systemu również na kolejne lata. Myślę, że aplikacja jest bardzo intuicyjna, natomiast aplikacja czy brak aplikacji nie zamyka możliwości korzystania z roweru miejskiego, bo również można wysłać SMS-a lub zadzwonić do biura obsługi klienta. Te instrukcje są dostępne na rowerach, więc każdy może sobie przeczytać. Te pieniądze absolutnie nie przepadają, tak jak powiedziałem. W tym milionie będziemy chcieli na 3 kolejne sezony ogłosić postępowanie i zabezpieczyć przynajmniej lwią część z tych pieniędzy na 3 kolejne sezony roweru miejskiego. Dotąd w postępowaniu do 30 tysięcy euro ten pilotaż wdrażamy. Ceny rowerów w ostatnich latach wzrosły, ale nie na tyle, by stanowiły produkt niedostępny dla wielu mieszkańców. Czy wrocławski rower miejski będzie się cieszył zainteresowaniem, pokażą najbliższe tygodnie. Wybór przez wrocławian w budżecie obywatelskim to jedno, a realia mogą być zupełnie inne. W sklepach rowerowych wybór sprzętu w zależności od upodobań jest bardzo zróżnicowany. Jeżeli chodzi ogólnie nawet o rowery miejskie, no to rowery miejskie zaczynają się nawet od mniej więcej około tam 900 zł. Także tak to wygląda. Jeżeli chodzi o rower trekkingowy, czyli też rower często brany do miasta, no to tam już ceny kształtują powyżej 1000. Nie? Jeżeli chodzi o rowery górskie, no to ceny zaczynają się od 1599 zł, polskich głównie firm. Generalnie no najczęściej, że tak powiem, branym takim rowerem to właśnie jest od tych 1599 do około 2500. No i generalnie ceny z roku na rok rosną, no bo wiadomo, wszystko tam drożeje, więc rowery też. Czy system wrocławskiego roweru miejskiego może stanowić zagrożenie dla właścicieli sklepów rowerowych? I tak i nie, bo generalnie może to też nam nawet trochę pomóc, bo na przykład człowiek, który się zastanawia, na przykład, nie, czy kupić rower, czy nie kupić roweru i na przykład zacznie nadmiernie korzystać z tych rowerów miejskich, to może zacznie kalkulować, że lepiej by mu się opłacał kupić nowy rower. Aktualnie stacje wrocławskiego roweru miejskiego znajdują się przy Satfilmie, na Kaliskiej przy markecie Stokrotka, na przystani przy ulicy Piwnej, przy basenie Delfin oraz na pętli autobusowej na ulicy Ostrowskiej oraz przy banku PKO BP na Okrzej.